Halo, witam Was bardzo serdecznie. Rafał z tej strony. Mam nadzieję, że widać i słychać i wszystko gra. Mamy nowy setup, mamy nowy tak zwany layout, czyli układ ustawienia i mam nadzieję, że będzie trochę lepiej niż do tej pory. Staram się cały czas tę kawkę przygotować jak najlepiej potrafię. Dzisiaj będziemy trochę rozmawiali na temat tego, jakie jest podejście urzędu w stosunku do rzeczywistości, zapowiedzi przepisów dronowych kontra rzeczywistość, jak to wygląda w praktyce, w jaki sposób urząd odpowiada też na pytania i postaramy się też trochę powiedzieć o tym, co my możemy zrobić, bo możemy zadać oczywiście pytania. Przygotowałem na ten temat scenariusz. Słuchajcie, także po krótkim przywitaniu zajmiemy się przepisami, dlatego że przepisy są dość istotne. Mam nadzieję, że tu jest wszystko w porządku, jeżeli chodzi o transmisję, bo mam jakiś błąd, ale powinno być ok. Jeżeli coś będzie nie tak, powtórzymy transmisję, nic się nie dzieje, czy zaczniemy od początku. Witam serdecznie, jest szereg osób, ponad 50, 67 nawet. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, więc tak, może nie wiem, czy dam radę przywitać wszystkich z osobna, bo na rozbiegówce już było. Przywitajmy w takim razie 10 osób. Pamiętajcie, że dużo osób, ostatnio 2700 osób oglądało w post edycji, czyli kawkę ogląda w retransmisji. Dlatego nie powinniśmy też przeginać tak mocno na żywo i nie witać się przez 15 minut. Donbas, Mariusz, witam cię bardzo serdecznie. Jurek, Adi, jeszcze nie zgrałem z rolek zdjęć, kurczę. Artur, z lotu ptaka, Polska Południowa. Przywitajmy jeszcze 5 osób. Przepraszam, jeżeli to nie brzmi najlepiej, ale trudno, tak trzeba. Damian, Arko, ciekawe, gdzie jesteś dzisiaj w trasie. Dread. Mariusz, jak już czytałem, jeszcze 3 osoby. Darek Trociński, witam wszystkich. Adam i Zbyszek i Przemek. Witajcie, przepraszam. Słuchajcie, sprawa jest taka. To miała być w ogóle audycja dzisiaj na temat zupełnie inny, bo mam tutaj dwa gadżety, które pewnie przetestuję jutro albo dzisiaj jeszcze, jutro w zależności od opadów, ale jeden z naszych kolegów dronowych, który jest prawnikiem, Adam, poprosił mnie o to, żebym tę audycję nagrał, też udostępnił formularz do zadawania pytań do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dlatego że on sam korespondował z urzędem i na podstawie tego, co wywnioskował, na podstawie też opinii urzędu, dowiedział się, że w październiku będzie jeszcze jedna konferencja prasowa, czy będzie konferencja prasowa w październiku, dotycząca wejścia nowych przepisów dronowych. I poprosił mnie za pośrednictwem latającej kawki o to, żebym zebrał pytania. Więc ja znowu dzisiaj, słuchajcie, wstałem o 5 i no trzeba było, prawda, bo kolega, bo całe środowisko. Przygotowałem taki formularz w Google. To jest prosty formularz, który zawiera 3 pytania. W formie ankiety wykorzystałem kwestionariusz do ankiety. I tam bezosobowo, czyli bez podawania jakiegokolwiek maila czy imienia, nazwiska, możecie zadać 3 pytania. Ten formularz jest w linku pod filmem, także możecie sobie go zobaczyć. Jest cały też epizod, który nagrał Adam. Też daję jako drugi link dotyczący wejścia tych nowych przepisów. To jest jego podejście i to jest bardzo ciekawe, dlatego że Adam nie dość, że lata i to jest mocno zaangażowanym droniarzem, jak mówimy, ale do tego jest prawnikiem, prawda? Czyli łączy w sobie dwie ciekawe zdolności, które pozwalają nam też pomóc. I za chwilę parę rzeczy na ten temat powiem, natomiast fachową interpretację znajdziecie właśnie u Adama. Ja nie jestem prawnikiem, nie wiem czy dobrze, czy niedobrze, ale tak wyszło. Natomiast parę rzeczy tam jest dość ciekawych, a mianowicie to, na co ja bym zwrócił uwagę, bo dzisiaj jeszcze oglądałem ten jego film rano, starałem się zanotować te najważniejsze rzeczy, to przede wszystkim ramy czasowe. Zwróćcie uwagę, że Unia Europejska, a zarazem OLC, nie dają nam specjalnych ram czasowych, czyli jeżeli chcemy, na przykład mamy zlecenie 1 stycznia albo 2 stycznia, w tym momencie sytuacja jest taka, że nie mamy jeszcze, że powinniśmy się zarejestrować od razu, jeżeli chodzi o jako operator wedle nowych przepisów. Operator to jest taka funkcja, która odpowiada za posiadanie większej ilości dronów, jednego lub większej, czyli operator jest ważniejszy i przybiera inną formę niż do tej pory. Operator do tej pory był kojarzony z osobą, która steruje dronem, ale od tej pory, od stycznia, będzie to operator w formie na przykład operatora turystycznego, komórkowego, czyli bardziej osoba, instytucja, która posiada większą ilość dronów. Na przykład ja mam 7 dronów w tej chwili, czy 10,
10, nawet nie wiem ile mam, ale powiedzmy, że mam 10, więc ja jestem operatorem, nie muszę rejestrować każdego z nich, ale każdy z nich będzie przypisany do mnie. I to jest dosyć ciekawe, dlatego że jak zobaczycie ten film, interpretację przepisów wedle najlepszej wiedzy ostatniej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, to jest tam kilka takich ciekawych rzeczy. Jednocześnie to, co najbardziej uważam, że najbardziej kontrowersyjne jest dla nas teraz, to jest konieczność certyfikacji dronów od nowego roku, a zarazem sytuacja taka, że mamy około 100 do 200 tysięcy dronów na rynku polskim. Tak przynajmniej jest szacowane to przez pana Pawła Szymańskiego z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, więc te 100 tysięcy dronów czy 200 tysięcy nie posiada na dzisiaj certyfikatu C1, C2, C3 i tak dalej, czyli nie ma tylko, te drony mamy na 2 lata, jeżeli chodzi o sytuację przejściową, okres przejściowy wedle nowych przepisów. Dobrze, zobaczcie w takim razie, czy ten formularz, bardzo Was proszę, to jest prosty formularz Google, najprostszy jaki można zrobić, czyli tytuł plus 3 rubryki na 3 Wasze pytania. Ja to wszystko zbiorę i przekażę dalej, żebyśmy mieli możliwość faktycznie zadania pytań. Postaram się teraz, słuchajcie, nie wiem, czy ja dam radę to zrobić, bo też nie chciałbym, po pierwsze nie chciałbym, żeby ta audycja była nudna dla Was, tylko chciałbym tutaj kwintesencję podać, ale po drugie chciałbym też zachować tutaj prywatność osób, które uczestniczą. Może tak, przejdziemy najpierw, ja postaram się to Wam pokazać, to okno muszę zamknąć, dlatego że to jest trochę tricky, ale pokażę Wam, jaka to była mniej więcej forma, jeżeli chodzi o pytanie. Jeżeli będziecie potrzebowali czegoś więcej, to jest link do filmu Adama, gdzie cały ten swoją korespondencję z urzędem opisuje. Dobra, jedziemy w takim razie. Więc pierwsze pytanie dotyczyło tego, chodziło o dokonać rejestracji zgłoszenia dronów. Gdzie jest rejestr, prawda? No bo na dzisiaj faktycznie nie mamy tego rejestru. Aby społeczność mogła latać również w celach komercyjnych, ale w zasięgu wzroku dokonać zgłoszenia pilota lub operatora, tak? Czyli jak mamy dokonać zgłoszenia operatora czy pilota i gdzie? Bardzo zasadne, proste pytanie. Czy obecne świadectwa kwalifikacji przejdą z mocy prawa na uprawnienia w nowym roku, czyli wedle nowych przepisów? To było trzecie pytanie. Bez dodatkowych egzaminów i czy uprawnienia, mimo to uprawnienia dodatkowe wygasną. Ja mam na przykład uprawnienia do 25 kg, czy wygasną. Druga seria pytań dotyczyła rejestracji, zgłoszenia dronów. Trzecia lotów komercyjnych, jak widzicie. I czwarta dotyczyła świadectwa kwalifikacji i konwersji świadectw kwalifikacji. To był ten drugi cały punkt. Trzeci dotyczył wzorów wniosków, czyli na przykład zgłoszenie, terminy i tak dalej, czyli takie bardzo praktyczne pytania, prawda? I teraz, co jeżeli chodzi o opłaty związane z nowymi kwalifikacjami, z nowymi przepisami i konsekwencjami, i ile wniosków otrzymał ULC? I na ile odpowiedział. To są dosyć istotne sprawy, dlatego że urząd, zobaczcie, nie odpowiedział w ogóle w terminie na to pytanie i Adam poprosił ich, czy wręcz zwrócił się o odpowiedź z tego względu, że określił tutaj, że jest to obowiązek, prawda, że jest obowiązek, urząd ma obowiązek odpowiedzieć. I urząd przesłał pismo też pani dyrektor, czy wiceprezes Urzędu Lotnictwa odpowiedziała osobiście Adamowi. W każdym razie mamy tutaj też odniesienie do pytań i odpowiedzi, czyli taki dokument jest na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pytania i odpowiedzi dotyczące tych rzeczy. Natomiast tutaj mamy konkretne odpowiedzi. Ja ich nie będę teraz cytował, żeby nie przedłużać. Jeżeli jesteście zainteresowani, to tak jak powiedziałem, możecie sobie to spokojnie zastopować i przeczytać odnośnie tych kwestii poszczególnych, bo tutaj urząd się odniósł, także odnośnie opłat, ale chciałbym, tak jak Wam powiedziałem, tutaj chciałbym zebrać dodatkową ilość pytań, bo mamy deklarację, że będzie w październiku jeszcze jedna sesja pytań i odpowiedzi zorganizowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Też chciałbym pominąć parę takich rzeczy, które są niby istotne, niby nie, finansowanie urzędu. Sorry, ale
my tutaj nie mamy wpływu na finansowanie. Tak jak wpływu na latającą kawkę, też my tu nie mamy centralnych środków, więc nie ma co absolutnie podejmować takich tematów, że urząd nie ma środków na działania bieżące, bo tak jest. Natomiast my jesteśmy obciążeni też konsekwencjami decyzji, które wychodzą z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Tak jak było do tej pory i ten układ, który był do tej pory, on powodował, że tysiące ludzi w Polsce było zobowiązanych do płacenia tysięcy złotych po to tylko, żeby móc polatać na przykład Maviciem Pro w mieście, tak? I tego typu rzeczy miały miejsce do tej pory. Na szczęście wchodzą przepisy unijne. Postaram się w następnym odcinku też, słuchajcie, przepraszam, w następnym odcinku postaram się też może byśmy sformułowali maila do europejskiej tej EASY, żeby określili nam, w jaki sposób będą te certyfikaty, ile dronów na dzisiaj ma certyfikaty i co, jeżeli ktoś z nas wydał na przykład 20-50 tysięcy na Inspire'a, czy na Matrice, czy na Otela, czy na inne marki, które są z założenia drogie i co ma w tym momencie zrobić, w jaki sposób ma spłacać na przykład raty, czy leasingowe, czy inne koszty ponosić. Certyfikat tutaj widzę, że działa fajnie. Dziękuję za informację, dostałem od Was. Jestem ciekawy Waszej opinii, słuchajcie, bo też nie chciałbym tutaj podejmować jakiegoś swojego stanowiska, tylko jestem ciekawy Waszej opinii w tej sprawie, a jednocześnie zachęcam Was do zadawania tych pytań. Ok, przejdziemy w takim razie teraz do tej pierwszej tury, jeżeli chodzi o pytania i odpowiedzi. Na dzisiaj jeszcze będą bieżące informacje, bo mam trochę komunikatów i mam trochę też konkursów w październik zapasem, także będą przyjemniejsze rzeczy. Teraz mówimy konkretnie o tym, co nas czeka po nowym roku i dlatego też podjąłem taki temat poważny, mniej się tutaj w tej części uśmiecham i tak dalej, ale zaraz będzie bardziej towarzysko, bo pamiętajcie, że Kafka nie jest urzędniczym, urzędowym organem, to nie jest dziennik czy inne tego typu wiadomości, tylko jest to program dla nas, program towarzyski. Ok, przechodzimy, słuchajcie, do Waszych pytań, przejdziemy sobie do Ecom Live i tutaj mamy comments and reactions, ja Was wyświetlę, a spróbujemy zdjąć nasz, nie wiem jak to się będzie wyświetlało, może najpierw overlay zdejmiemy, żeby nie był, żeby tak nie przeszkadzał nam, nie? Dobra, i teraz spróbujemy wyświetlić sobie nasze komentarze. Ok, tak zrobimy, tak powinno być na teraz najlepiej. Jeszcze chwilę, dobra, mam to. Powinienem jeszcze zdjąć jedną warstwę, bardzo Was przepraszam. Zdejmiemy sobie tą. Ok, więc tak, jedziemy od końca, jeżeli ktoś coś przegapiłem, to proszę wkleić jeszcze raz pytanie. Jeśli ktoś ma Inspire, to z pewnością ma świadectwo kwalifikacji, będzie sobie latał w kategorii szczególnej bez uszczerbku. Super, dobrze, fajnie, dwa. No i super, jeżeli chodzi o to i faktycznie w porównaniu z przepisami dotychczasowymi. Dobra. Chyba lepiej byłoby, gdyby to były przepisy z Unii. No właśnie one będą, wiesz, ale na pewno Polska ma też coś do powiedzenia. Każdy kraj, który wdraża przepisy, ma do powiedzenia. Może nie tak, że bardzo dużo, ale może parę rzeczy, może się odnieść przynajmniej i swoją interpretację tych przepisów przedstawić. Oczywiście są uzgadniane. Na przykład wiek. Tam pamiętał, że mówił dyrektor o tym, że negocjowali ten minimalny wiek, czy to ma być 14 lat, czy więcej, czy mniej. Adi, co do certyfikacji, to takie firmy jak DJI postarają się przeprowadzić proces certyfikacji swoich produktów. Pewnie tak, nie? Na pewno będą mieli dużą przewagę. Firmy mniejsze mogą mieć trochę trudniej. Ja już się boję, co będzie z moim Mavic 2 Pro po 2 latach. No będziesz musiał pewnie latać trochę dalej, nie? Albo tylko, że tak, no kategoria szczególna, tak się mówi, ale zobaczymy, jak ona będzie wyglądała też, jaki scenariusz wejdzie w grę. Ja już się boję, co będzie z moim, to już było, to pytanie. Działa. Formularz działa. Dobra, nie mieliśmy, tutaj przechodzimy dalej.
jeżeli chodzi na filmie od ULC, było wyjaśnione przecież. Dobrze, super. Jeżeli wszystko było wyjaśnione, to ja nie mam pytań. Ja tutaj nie wychodziłem z tą inicjatywą. Tak jak powiedziałem, zostałem poproszony o podjęcie tematu i stwierdziłem, że temat jest na tyle ważny, że warto przedyskutować. Jeżeli uważacie, że ten ostatni film, który był od ULC, on już wszystko wyjaśnił, między innymi te ramy czasowe i to, gdzie mamy się rejestrować, jeżeli uważacie, że faktycznie to już jest i że to działa dobrze, czy będzie działało dobrze, to w porządku. Ale ja sobie też tak nie wyobrażam takiej sytuacji, że po pierwsze te formularze czy te bazy danych nie będą otwarte trochę wcześniej. Przecież mogłyby być otwarte de facto faktycznie nawet 2 tygodnie wcześniej, żebyśmy mieli pewien rozbieg i mogli zarejestrować się, a nie przeciążać serwerów w ostatniej chwili. To jest jedna sprawa, a po drugie jednak jak się wprowadza przepisy, no warto byłoby to zrobić z głową. Jeżeli żaden dron na dzisiaj nie ma certyfikacji, to może faktycznie ten okres przejściowy powinien być taki, że dopiero po roku zaczyna nam się liczyć ta certyfikacja, bo faktycznie wydana kasa na większe drony to może być duży ból pod tym kątem. Szkoda, że nie zostawią magicznej granicy 600 gram, a 500, tak jak proponują. No właśnie, prawda? Ostatnio to jest, są 600 gramów to jest granica w Polsce, natomiast unijna tutaj jest wyznaczona. Zobaczymy, jak to ostatecznie będzie, czy faktycznie 500. Certyfikacja nie działa wstecz. Pamiętaj, że urzędnicy, Darek, mogą zrobić cuda. Wiele rzeczy się takich zdarza. Jak wyślemy im 10 tysięcy maili zapytaniem o certyfikację, to może się zdarzyć cud i zaczną działać. W ogóle wczoraj wpadłem na taki pomysł. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Musicie mi to powiedzieć. Bo paru twórców jednak YouTube'owych jest w Europie, którzy tworzą treści dotyczące dronowania. I tak pomyślałem, czy by do nich nie napisać, czy byśmy wspólnie nie zrobili takiej inicjatywy i czy by nie napisać do Komisji Europejskiej w tej sprawie razem, czy petycji, czy podpisanej przez wszystkich, czy wniosku, czy żeby nie zwrócić się po prostu indywidualnie mailowo z podobną treścią maili do nich. Kto wie, może coś takiego zrobimy. Muszę się trochę nad tym zastanowić, czy powinienem się angażować w takie postępowania i czy Kawka powinna być zaangażowana. To mi też powiecie i powie mi też na pewno społeczność, ta nasza wspierająca Kawka. Ostatniego dnia Arko napisał, nie będzie wiadomo nic na 100%. Może tak być, wiesz, szczególnie te certyfikaty ludzi tutaj tak na najbardziej mam wrażenie dotykają. Okej, okay, Damian napisał, dla przykładu, Mavic Pro 1, waga około 700. Jakie dokumenty będą wymagane do rekreacyjnych lotów? I czy kurs online wystarczy? A ja za tydzień egzamin z BVLOS. Oh my god, no to super, gratulacje. Konwertowane świadectwa kwalifikacji przejdą na całą szczególną. Właśnie pytanie, czy na całą szczególną, bo jeżeli nie masz BVLOS na dzisiaj, pytanie, czy ci przejdzie, bo moim zdaniem nie do końca. Natomiast jak będą te nowe prawo egzekwować? Na dzisiaj wygląda tak, przynajmniej to, co wiemy z opowieści, że ULC posiada niewielką ilość sił, jeżeli chodzi o ten dział, departament bezzałogowych statków powietrznych. Naprawdę niewiele jest osób i zajmują się tematami, które już są takimi tematami naprawdę priorytetowymi. Więc to nie jest tak, że każdy z nas będzie sprawdzany, nie wiadomo jak, będzie ważony i tak dalej. Ale to, co Adam powiedział w dzisiejszym filmie, to co też mnie zaskoczyło, że służby mundurowe będą miały prawo do kontrolowania, czyli na przykład Straż Leśna, pewnie jakaś ochrona kolei, czy podobne rzeczy, czy Straż Miejska będą miały uprawnienia do tego, żeby nas kontrolować, więc tutaj trzeba zwrócić na to uwagę. Ja też słyszałem jeden ciekawy motyw, a mianowicie, że mają prawo wykorzystania wagi sklepowej. Jeżeli nie mają wagi ze sobą, to mają prawo wykorzystania wagi sklepowej ze sobą.
Tom Watson napisał, jak zwykle chodzi o kasę, kolejne szkolenia, papierologia i tak dalej, RODO i z innymi pomysłami. Na pewno chodzi o kasę, nie? Ale też chcą zrobić trochę porządku, pewnie boją się spraw związanych z terroryzmem, dlatego chcą być w stanie zarejestrować, czy nawet nie zarejestrować, ale zidentyfikować każdą latającą jednostkę. Tu oczywiście pojawia się szereg pytań, na przykład pytanie odnośnie kładów budowanych czy modeli budowanych samodzielnie, jak to będzie wyglądało. Mieliśmy tam szereg pytań i odpowiedzi i jest faktycznie na stronie urzędu cała ta sekcja pytania i odpowiedzi. Natomiast ja zostałem poproszony o to, żeby zadać nowe pytania, które jeszcze się pojawiają i właśnie przygotowałem ten formularz. U mnie w mieście to ludzie mało widzieli drona i wszyscy są zainteresowani, jak latam i to widzą. No tak, serwery ULC, napisał latające młyn, będą miały przewalone ostatniego grudnia. No raczej, nie wiadomo, czy w ogóle pociągną, jak długo. Dobrze. Stasiu zapracowany, Markus jest z nami, cieszę się. W sumie jakby oberwali kilkuset pismami, to by się trochę obudzili. Słuchajcie, w takim razie spróbujemy taką rzecz zrobić. Uważam, że to nie jest głupia rzecz, żeby napisać maila. Każdy z nas, czy każdy, kto czuje się zaangażowany, ja spróbuję przygotować treść takiego maila do EASY. Albo ze trzy warianty sobie przygotujemy. Odnośnie certyfikacji może na początek, bo to jest, uważam, najbardziej kluczowa sprawa, szczególnie jeżeli ktoś wydał, no to jest, są jednak pieniądze nasze i wiadomo, że musieliśmy ponieść pewne wyrzeczenia, żeby zainwestować. Dobra, już sobie zapisałem, w porządku. Stasiu ma dzisiaj zajęty dzień, pytajcie o szczegóły dotyczące Mavic Air 2. Dobra. Okej, okay, no zobaczymy, czy faktycznie te przepisy, bo zobacz, Adam, jeżeli mówisz, że 2-3 miesiące, jakieś 2-3 przed końcem roku. Okej, okay, na razie nie będę podejmował dyskusji, bo się tutaj będziemy spierać, a nie mam dzisiaj energii specjalnie na spory, więc jest tak. Jak sądzisz, robić kurs przed czy po wejściu nowych przepisów? Jeżeli chodzi o wlos, to zależy, w jakiej jesteś sytuacji, dlatego że jeżeli masz teraz zlecenia, to rób teraz. Jeżeli nie masz zleceń, to się wstrzymaj z tego względu, że w kategorii otwartej będziesz mógł wykonywać loty o ograniczonym ryzyku, małym ryzyku, bez świadectwa kwalifikacji, bez licencji. Tak, widzicie, jest zamieszanie i dopiero będzie, dlatego że ta zapowiedź już jest w taki sposób, nie powinno się wprowadzać, tutaj Bogdan napisał dobrą rzecz, bo zobaczcie, nie powinno się wprowadzać takich przepisów, które totalnie zamieszają w całym środowisku, a jednocześnie stawiają, nie wiem, w innym świetle modelarzy, którzy mają zupełnie inną pasję, inaczej działają, jednocześnie osoby, które na przykład zarobkują na dronach, albo osoby, które latają rekreacyjnie, zupełnie nie są, pod tym kątem zupełnie nie są traktowane, prawda? Osoba, która lata, powiedzmy, z parkiem po raz pierwszy, jest traktowana tak samo jak osoba, która lata na zleceniu lżejszym dronem, co niekoniecznie znaczy gorszym dronem, bo nawet mały dron może mieć całkiem niezłą optykę już zamontowaną w dzisiejszych czasach. Lekki, nie chodzi mi o mały, ale lekki. Więc równie dobrze możemy zrobić zlecenie, które wyląduje na fejsie czy na innym medium społecznościowym, a całkiem dużego klienta, co nie znaczy, że musimy to zrobić słabo czy z słabej jakości. Więc zobaczcie, że tutaj wchodzimy w inne zupełnie kategorie, jeżeli chodzi o traktowanie nas jako operatorów, traktowanie tego, co robimy. Bardziej traktują nas pod kątem, jakie ryzyko my stwarzamy swoim działaniem, niż co tak naprawdę robimy i jakie mamy kwalifikacje, bo jest szereg osób, które latają naprawdę całe lata, prawda? A są osoby, które dopiero są świeżakami i się rozkręcają. Tak, nie mamy nic przeciwko kontrolom policji, straży letniej, niech znają, tak, i widzisz, i teraz pytanie, czy my będziemy robili za każdym razem im szkolenie z przepisów dronowych, nie? Czy wystarczy nam siły cierpliwości, czy jesteśmy w stanie to faktycznie zrobić? Okej. Okay.
O, tutaj są. Stasiu był zajęty, ale widzę, że się rozkręcił. Nie będę tego czytał. Okej. Okay. Witam legionowo. Świat. Dobrze. Święta od 20. Powrót do pracy, więc będzie ciekawie. No na pewno będzie trochę ferii, ludzie wyjadą. Tam dwie osoby pracują w wydziale, czy trzy, i będzie na pewno wesołe. Dobra, w każdym razie ten mail zrobimy. Ja sobie zapisałem, przygotujemy treść maila do EASY i wyślemy, słuchajcie, grupówkę. Postaram się napisać, jeżeli dam radę, to postaram się napisać do kilku YouTuberów, może nie wiem, kogoś w Niemczech, czy gdzie mamy tutaj. Z Bułgarii jest taki bardzo fajny chłopak, który lata i ma ten kanał anglojęzyczny. Jest parę osób też w tej Europie, jest w Rydze też bardzo fajny koleś. Możemy napisać wspólnie albo takie przedsięwzięcie, słuchajcie, zrobić. Dobra. Okej. Okay. Kto wie, w jaki sposób ocenia ryzyko lotu? Donbas, sprawa wygląda tak, że ryzyko po wejściu nowych przepisów powinniśmy mieć taki stopień świadomości, żeby sami ocenić stopień ryzyka. Czyli podstawowe loty lekkim dronem, które nie przekraczają 120 metrów, one są w kategorii otwartej, ale już loty na przykład powyżej 120 metrów, albo ciężkim dronem, albo loty w jakichś innych trudniejszych warunkach, prawda? Poza zasięgiem wzroku to już będzie kategoria szczególna. I oczywiście to są takie proste przykłady, ale sam będziesz w stanie się, po to będzie ten trening online'owy, który tam pewnie będzie, ten test, żebyś miał taką zdolność, żeby samemu ocenić, czy stwarzasz zagrożenie, jakie zagrożenie i co może się stać, jak na przykład dron ci spadnie i tak dalej, nie? Więc o to głównie chodzi. Witamy cię bardzo serdecznie, Pawle. Jakoś będzie, słuchajcie, no, w Wielkiej Brytanii wprowadzili nowe przepisy, nikt tam teraz nie narzeka. Dużo było narzekania przed wprowadzeniem nowych przepisów i był dym, szczególnie jeżeli chodzi o kasę i opłaty. Ludzie tam naprawdę się no, denerwowali, mogę tak powiedzieć delikatnie, bo to było nie w porządku, że nagle dotykały ich opłaty. Ale teraz my zobaczymy, na razie o kasie się w ogóle nie mówiło, nie? Zobaczymy, jak będzie, czy będziemy musieli płacić za te procedury online'owe, z konwersją naszego świadectwa kwalifikacji, bo już sporo nas to wszystko kosztowało. Panie Rafale, ja mam pytanie odnośnie osób, które w Anglii zrobiły już licencję, jak to będzie wyglądało? Janusz, więc mamy grupę i najlepiej zapytać u źródła, bo mamy grupę, która się nazywa Polacy latający na Facebooku. Polacy latający dronem w Wielkiej Brytanii. I zobacz sobie tam, dołącz do tej grupy, tam około 105-110 osób jest w tej chwili i ludzie już wiedzą, jak to będzie. I tam można faktycznie samych zainteresowanych zapytać. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Dobrze, Dredd pyta o zdrowie, wszystko w porządku. Tutaj, oprócz tego, że wcześniej dzisiaj wstałem, ale tak bywa, jak obowiązki wzywają. Słuchajcie, dobra, to jest ta pierwsza część pytań. To, co na dzisiaj chciałem powiedzieć. Zostawimy na razie tę część dotyczącą nowych przepisów, bo pewnie z tygodnia na tydzień, jeszcze w październiku, będzie dużo wiadomo. Nie ma co się też specjalnie denerwować czy specjalnie ekscytować. Dużo ciekawych rzeczy przed nami. DJI zapewne wprowadzi niedługo całkiem ciekawe produkty, bo to już zapowiada się od dłuższego czasu. Mówiłem na poprzedniej kawce, więc powinniśmy patrzeć pozytywnie na te możliwości, które są i to, co powinniśmy zrobić dalej. To, o czym chciałem powiedzieć w październiku, myślałem o tym, żeby zrobić takie wyzwanie dwutygodniowe, ale zrobię przez cały październik, słuchajcie. I to będzie wyzwanie, które zaanonsuję osobnym wideo, czyli nagrać wideo, dotyczące wschody i zachody słońca. Parę dni powinniśmy chwycić ładnych i zrobimy konkurs fotograficzny. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to mogą być też hyperlapse czy krótkie wideo, ale takie do minuty, żeby była szansa na to, żeby to obejrzeć w miarę sprawnie. I zrobimy taki konkurs wschody i zachody słońca. Zastanawiam się, czy zrobić osobną grupę facebookową, czy tylko hashtag, czy zrobimy to na Instagramie. Jeszcze nie mam pomysłu. Jak macie jakiś pomysł, to mi napiszcie, gdzie najlepiej taki konkurs przeprowadzić, ale powinniśmy mieć możliwość publikacji zarówno wideo, jak i zdjęć, więc pewnie to zrobimy na Facebooku, czy w naszej grupie, czy w grupie otwartej. Dołożymy sobie do tego hashtagi, będą zachody i wschody słońca w październikowe. Wiadomo, że te miesiące są trochę inne, trudniejsze dla nas, musimy się lepiej przygotowywać do lotów, trzeba się ubierać, trzeba baterie naładować i trzymać ciepłe, żeby nam nie zmarzły, żeby nie było poniżej 15 stopni Celsjusza, ale można podziałać, bo są fajne klimaty teraz, dramatyczne niebo jest i mniej ludzi na dworze, więc na zewnątrz, więc można to zrobić na polu, tak? Na dworze, na polu. Dobra.
Słuchajcie, wczoraj pokazywałem taki film. Adi napisał, że widzieliśmy, gdy nam lotniarz prawie kaski zdjął z głowy. Ja wam to pokażę. To jest wart film. To jest co prawda tutorial z GoPro, ale nagrałem ten, złapałem ten moment GoPro i już wam to pokażę, jak to wygląda. Jak latają chłopaki, którzy niekoniecznie są droniarzami i jak mają wyrąbane na całe przepisy. Już wam pokażę ten fragment. To jest film wczorajszy GoPro Hero 9 Black, przewodnik dla początkujących. Już sobie go puścimy, a zrobimy sobie to może nie tak, tylko entire screen, czyli cały ekran i pokażemy to w tym oknie. Zobaczcie, co się działo. Taka przygoda nas spotkała, reklamę tylko zdejmiemy, tak to wyglądało. Zobaczcie na kozaka. Ile leciał? 5 metrów nad ziemią? Może, nie? Jeszcze raz to pokażę. To jest tam autolotnia. I oni tak sobie latają cały czas. To było na Pogorzelskiej 4 w Dąbrowie, mniej więcej. No, chyba to jest jeszcze teren Dąbrowy, czy siewierski teren, Siewierza. W każdym razie widzicie, co się dzieje, jeżeli chodzi o loty. To nie tylko droniarze, bo nas się piętnuje, szczególnie w mediach, z tego względu, że to jest nowa dziedzina, której ludzie nie znają, nie rozumieją do końca. A tutaj widzimy, że normalnie na forum takim dużym ludzie tam wypoczywają po południu, godzina 17-18, koleś normalnie zasuwa tą lotnią nad właśnie ludźmi. Okej. Słuchajcie, przechodzimy do tematów bardziej takich, powiedziałem, lightowych, które niekoniecznie muszą być bardzo poważne. Chociaż jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć odnośnie takich poważnych spraw. Nagram film na dniach, jeszcze jeden, dlatego że jakieś ciągle na mnie obowiązki wchodzą, ale to może dobrze. A jeden z moich kolegów, który ciągle mnie wspiera i stale mnie wspiera, jeżeli chodzi o pożyczanie sprzętu, między innymi teraz pożyczył mi Osmo Pocket, bo mam filterki, mam właściwie szkła anamorficzne do Pocketa tutaj do testów. Przysłali mi chłopaki z Freewella. W każdym razie pożyczył mi Pocketa i co się stało, słuchajcie, był w weekend, testował sobie kamery, zostawił plecak na chwilę pod Leroy Merlin i słuchajcie, skrobnęli mu cały plecak ze sprzętem. Na szczęście nie miał tam Mavica, ale miał trzy kamery, bo miał Insta 360R i to taka, właściwie to była Insta 360R, ale w takim wersji full wypas, czyli wszystkie obiektywy, jednocalowy, 360 plus ten klasyczny, a do tego gwiznęli mu GoPro 9 i 8 i gwiznęli mu jeszcze iPada i chyba jeszcze Lenovo albo coś takiego dodatkowo, więc chłopak jest stratny gdzieś około 10-12 tysięcy, ja nagram taki film, jakbyście mieli kontakt, nie wiem, w Lombardach czy na grupach, które handlują takim sprzętem, to prośba też o to, żeby to udostępnić. Nie będziemy się dzisiaj tym zajmowali, bo już jedną rzecz dzisiaj odfajkowaliśmy. To zrobimy, jak ten kurz trochę ucichnie, bo wiadomo, że zwykle ludzie, którzy przywłaszczają sobie sprzęt, nie sprzedają go od razu, tylko za jakiś tydzień, dwa dopiero zaczynają starania, kiedy uwaga właściciela nieco przytłumi się, może niedobre określenie, ale ta uwaga jest już rozproszona, więc zrobimy taki film może za tydzień, ja podam też numery seryjne tych urządzeń i poproszę was o pomoc, potrzeba chłopakowi pomóc, dlatego że ten kanał wiele zawdzięcza właśnie Łukaszowi i miałem bardzo długo Mavica od niego pożyczonego i smart kontrolery, pokazywałem wiele tutoriali właśnie dzięki wypożyczeniu sprzętu od niego, jak pamiętacie DJI czy inne firmy raczej nie wspierają tego kanału, jeżeli chodzi o wypożyczanie, natomiast w tym roku współpracuję bardziej z firmą Freewell, od której otrzymuję od czasu do czasu nowe produkty. Okej, dobra, czy jeszcze coś chciałem powiedzieć? Lepiej by było wschody i zachody słońca na otwartej. Zrobimy. Dobrze. Zastanowimy się jeszcze jak, ale zrobimy na otwartej. Będzie to na pewno przez cały październik. Muszę się wziąć za to i zrobić porządnie. Zobaczymy też, jestem ciekawy, słuchajcie, odnośnie... Jestem... Ten tekst musiałem rzucić. Jestem ciekawy, słuchajcie, odnośnie tego... Kurczę, no myślałem o jednej rzeczy i się rozproszyłem. Jak te przepisy w ogóle będą do ogarnięcia z tymi obostrzeniami i kto to faktycznie będzie
No bo faktycznie, jeżeli tutaj ludzie latają motolotniami tak nisko, kto będzie małego drona pilnował, czy on waży 10 gramów, czy 100 gramów, 50 gramów więcej, czy nie? Mateusz Wróbel, cześć, pozdrawiamy cię. No kurde, wypadałoby trochę wcześniej wstać. Przesadzasz trochę, jest godzina 10:06. Okej. No ale co zrobisz, no jeżeli chodzi o takie loty? Tak właśnie jest, nie? Okej, dobra, ten tydzień jest do nas dołączył też Sławek z całym sprzętem na tylnym siedzeniu. Na szczęście był, jak wróciłem. Ja powiem wam, że staram się nosić. Ostatnio wracałem z tej zawoi po zleceniu i miałem ze sobą sprzęt wartości może 15 tysięcy złotych. I poszliśmy sobie w Olkuszu przejście na starówkę z psem, tak zobaczyć. Zresztą robiłem tam ujęcia tymi szkłami anamorficznymi Maviciem R2. I tak sobie mówię, zabierać sprzęt, nie zabierać, ale spakowałem. Miałem ciężki ten plecak, ale wszystko dźwigałem ze sobą. Tutaj psa, tutaj drona, iPada z kontrolerem, ale wziąłem wszystko i jednak trzeba nosić, nie? Bo to jest moment i jesteśmy w stanie stracić. My myślimy inaczej, jesteśmy energią gdzie indziej, ale trzeba ten. Zastanawiałem się w ogóle, jaka jest jeszcze wasza praktyka odnośnie oklejania aut. Czy ktokolwiek z was okleja auta typu, nie wiem, operator drona, namiar, czy jednak się powstrzymujecie przed tym? Bo chcę wam powiedzieć, że ja się zastanawiałem nad tym, czy nie reklamować tego Drone Bootcampu i tak dalej, ale jednak postanowiłem tego nie robić pod tym względem, że właśnie chodzi głównie o kradzieże, nie? Chodzi głównie o to, że można zostać oskubanym przez chwilę nieuwagi. Dlatego staram się zabierać wszystko. Mam taki plecak, który pozwala mi na w miarę na zabranie tego podstawowego sprzętu. Oczywiście jak jest statyw, czy jakieś cięższe rzeczy, większe, charakterystyczne, jeszcze specjalistyczne, typu mata do lądowania, takie sprawy zostawiam, wiadomo, ale te droższe, staram się przynajmniej te 4-5 rzeczy najdroższych zabierać ze sobą. Okej, okay. Słuchajcie, co do przepisów. Ja uważam, że trzeba skończyć ten wątek na dzisiaj taką uwagą, że każdy ma swoją głowę i swój rozum. Wiadomo, że nie ma co kozaczyć, ale też powinniśmy kierować się rozsądkiem i tam, gdzie sytuacja nie jest jednoznaczna, powinniśmy sami potrafić ocenić dany stopień ryzyka i faktycznie powinniśmy sami potrafić te decyzje podjąć. Miałeś wczoraj urodziny, bo ja też Rafał i miałem. Ja w styczniu obchodzę, ale tak imieniny, nie w styczniu, ale tak bardziej mniej. Dobrze, dzień dobry, może więcej tematyki FPV, panie Rafale, wciągający temat, sam zaczynałem składać. Słuchaj, FPV mógłbym mówić długo bardzo, ale to doprowadzi też do degeneracji kanału. Ja staram się przemycać wątki FPV jak tylko mogę, FPV, z tego względu, że to jest branża taka, że dopiero jak spróbujesz, to wiesz, o co chodzi i czujesz to. Jeżeli nie spróbujesz, no to tak jak, no nie będę porównywał, bo tu oglądają nas też młodsi widzowie, ale tak jak z różnymi rzeczami w życiu, jak nie spróbujesz, to nie wiesz, jak to jest. I właśnie FPV jest takie, że trudno o tym mówić, to po prostu trzeba robić, trzeba zażyć tego, żeby poczuć i wtedy mówimy wspólnym językiem. Dlatego myślę, że stopniowo będę pokazywał te tematy FPV. Najbliższe rzeczy, które planuję, to jest na pewno... Mam w tej chwili 3 albo 4 kłady. 4, jeszcze w drodze jest jeden, zamówiłem jeszcze jeden i na pewno jesień będzie też pod tym kątem mocniejsza. Ja cały czas ćwiczę i cały czas latam nimi, także jest mocno. Oczywiście jak pada, to nie daję rady codziennie, ale w miarę. Myślę, że zrobimy fajne rzeczy też. Chciałbym spróbować beta FPV, chciałbym spróbować betę z GoPro 6 rozebraną. Myślę, że będzie szansa, odpowiednie ruchy poczynię i spróbuję taki mały dron też złożyć. 85 myślę, można by z rozebraną GoPro 6, która waży 24 gramy, plus do tego stabilizacja i będzie wszystko ok. Przepraszam, zamyśliłem się, dzisiaj mi bardzo myśli krążą gdzie indziej. Chłopaki, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka. No dzięki. Dobra. Okej. Okay.
Tutaj Mariusz podjął wątek. Raz po misji przyleciał koleś z innej dzielnicy z pretensjami, że mu do okien zaglądam ponad 3 km od miejsca, gdzie latałem. Trochę zajęło wyjaśnienie, jak zobaczył materiał, to dopiero. Przepraszał, przyznał, że znalazł mnie po dron radar i zgłoszonym locie. O, widzisz, kurczę. Wjechała UP, wjechała GoPro, która dziewiątka, no to brawo, nie? Fajnie, aplauz dla ciebie. Ciekawe, jakie będą wrażenia. Ja już jestem tydzień i jeden dzień w GoPro 9. Wygląda fajnie, szkoda, że nie jest trochę mniejsza, żeby była taka mała jak ta siódemka. Chyba 7 mi najbardziej leży pod kątem kształtu, muszę wam powiedzieć. I takiej ergonomii, jeżeli chodzi też o te loty. I chyba ta siódemka Black, niekoniecznie jeżeli chodzi o użytkowanie takie codzienne w rękach, ale jeżeli chodzi o FPV, nie, to chyba to. Jestem beta testerem aplikacji Litchi. Czy muszę ją kupować, żeby skorzystać? No raczej. No bo jak ją inaczej odpalisz i przetestujesz? Tu chodzi o to, że jak jesteś beta testerem, to dostajesz dostęp do, czy instalujesz sobie coś takiego, co się nazywa Test Flight. To jest taka apka i ona pozwala na właśnie instalację Litchi tej wersji beta. Tak to mniej więcej wygląda. Czyli to jest Test Flight tak naprawdę, ta aplikacja. Ja nie wiem, czy jesteś w stanie Test Flight, bo ja po prostu mam Test Flight otworzyć bez aplikacji Litchi, bez wykupienia. Wydaje mi się, że może być nie tak. Bardzo dobre myślenie, żeby nie oklejać auta, jeśli sprzęt tam jest, bo jeszcze motolotnie a ci wleci w szybę. Arko, przepraszam cię, ale przesadzasz trochę. Dzisiaj żarty się trzymają. Okej, okay, słuchajcie, jeszcze chwilę i waszych tekstów i lecimy z następnym punktem programu. Pałacowa Warszawa, od latam z paralelniarzami, żyjemy w pięknej zgodności, symbiozie. Przepisy nie zastąpią myślenia. No tak, no kurczę, nie? Dziewiątka jest odczuwalnie ciężka. Tak, Kamil, no to fakt. Okej, okay, słuchajcie, następne rzeczy. Dzisiaj postaram się zrobić, jeżeli nie zrobię, to trudno, ale o 20 postaram się zrobić krótki live dotyczący tego, dlaczego warto dołączyć jeszcze do Drone Bootcamp, bo Drone Bootcamp chcę trochę przemeblować, ale chcę też, żeby to był materiał elitarny bardziej, czyli nie był dostępny non-stop, bo nie doceniamy rzeczy, które są dostępne 7-Eleven, tak jak żabkę, Biedronki nie doceniamy i tak dalej. To nie ma być Biedronka. Kiedyś słyszałem bardzo fajną opowieść, o której mówił Stu McLaren, a mianowicie jego żona zażyczyła sobie w Toronto zakupienia płaszcza i tylko w jednym miejscu był ten płaszcz, tylko o określonych godzinach ten salon był czynny i tylko tych płaszczy było parę, kilka dosłownie, jeszcze kosztowały naprawdę duże pieniądze i on wtedy powiedział, że naprawdę w pełni docenił tą markę, sam nie wierzył, że takie rzeczy się zdarzają, dlatego musimy trochę więcej zadbać o to, żeby ten Drone Bootcamp był taką marką bardziej elitarną i postaram się to właśnie wytworzyć, tak jak Stu McLaren zbudował swój tribe, który nie jest cały czas czynny, on jest czynny tylko w wyznaczonych terminach i wtedy faktycznie ludzie czekają na to, jest ten taki element, wyczekiwanie jest element takiej ekscytacji jak na premierę nowego produktu i o to chodzi. Tak powinno być, dlatego dzisiaj o 20 zrobimy krótki live, jeżeli tylko dam radę, dlaczego warto dołączyć jeszcze do Drone Bootcamp. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy jest dostępna ta platforma. Dla niezorientowanych osób, tam są wszystkie moje szkolenia online, tam jest specjalna grupa Dream Team, jest też bezpośredni dostęp. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie ze mną pogadać na Messengerze, co dwa tygodnie jest Office Hour dostępna, można się zapytać, można wymienić poglądy, opowiedzieć swoją historię i to jest taka forma wartości dodanej, która buduje też społeczność zaangażowanych osób. Okej, okay, to jest to, co powiedziałem. Następna rzecz, plany na nadchodzące dni, słuchajcie. Jeżeli tylko pogoda pozwoli, bo zdaje się, że druga połowa tygodnia będzie lepsza, chciałbym parę rzeczy przetestować. Między innymi będą też szkła anamorficzne. Dowiemy się, czy warto je kupić dla Pocketa i czy warto je kupić dla Mavica R2, jak wygląda edycja, bo trzeba mieć trochę lepszy program do edycji. Ja już edytowałem wstępnie materiały Final Cut Pro i wygląda to ok, dlatego że jedno opakowanie, widzicie, jest otwarte dla Mavica R2 i fajnie się robi, naprawdę świetnie się robi te panoramiczne ujęcia
W postprodukcji rozciąga się ten obraz zarejestrowany właśnie dzięki szkłom anamorficznym i spróbujemy nagrać cały odcinek, może jakiś scenariusz wymyślę, żeby to był odcinek fabularny, może będzie trochę lepszy niż moja produkcja Wilk. Ja zastanawiam się, jaką aferę mógłbym tutaj, taką krótki film akcji nagrać. Postaram się to zrobić też dla Was. To jest to, co chciałbym zrobić w następnym tygodniu. Zrobię jeszcze taki, odnośnie dziewiątki Hero, może jeszcze ze 3-4 epizody, one to są tak zwane evergreeny, bo trzeba pamiętać, że jeżeli budujemy kanał YouTube'owy, to oprócz bieżących tematów, które są dzisiaj, na przykład testy Litchi z Maviciem Mini, które będą już za miesiąc nieaktualne czy za dwa, trzeba robić też takie, nagrywać filmy, które są evergreenami, czyli one mają zawsze pewną wartość i tak jak myślę, że Hero 9 co najmniej przez rok będzie miało tą wartość, jak nie przez 2 lata, bo będą ludzie jeszcze porównywali, więc warto jeszcze parę takich epizodów zrobić. Mam tutaj kilka kamer, które chciałbym porównać, jeżeli chodzi o słabsze warunki oświetleniowe, co nie znaczy, że całkiem ciemno, ale mam kamery takie jak Insta 360 Go, mam Pocketa teraz, mam GoPro 7, mam 9, mam kamery przecież Lumixa czy kamery dronowe. Mógłbym zrobić taki wielki przegląd kamer, żeby pokazać 3-4 ujęcia wykonane przeróżnymi kamerami, jak one wyglądają właśnie w tym słabszym, bo teraz mamy takie warunki, gdzie jest słabsze oświetlenie i czy gimbal, czy jednak stabilizacja ta wbudowana, elektroniczna i kiedy stabilizacja, a kiedy gimbal. Dobra, jesteśmy 47 minut, będziemy powoli kończyli, słuchajcie, teraz zrobimy sobie co? Mieliśmy zrobić jedną rzecz, właściwie to dwie rzeczy, przede wszystkim gdzie jest mój, więc tak, przejdziemy do Waszych wypowiedzi. Tomek się wypowiadał, Mariusz. Jak tam twoja produkcja, którą miałeś nakręcić? Pomyślnie? Tak, to była bardzo prosta i fajna produkcja. To, co robiłem w Zawoi, to był prosty film, który trwał 5 minut. Głównie to były wywiady, a i do tego przebitki. Ale to był taki raport, czy takie sprawozdanie z imprezy, mogę tak powiedzieć. Ale bardziej opinie, bardziej wypowiedzi, tak jak w domu Wielkiego Brata. Bo tam trudno było nagrać to, bo to było bardziej takie wydarzenie zakulisowe, natomiast wypowiedzi uczestników plus przebitki dronowe i trochę hyperlapse'ów zrobiłem, trochę timelapse'ów też do tego i taki klimacik, żeby oddać tego wydarzenia na pamiątkę. Dziewczyny się podobało i nawet się popłakały niektóre, więc podziałało. No, prosta produkcja, szybka, 2 dni gotowe. Hotel Evo już w Media Export, wczoraj dojrzałem. Tak, o tym się mówi. Jest też promocja, jeżeli ktoś jest zainteresowany. To jestem ciekawy, czy skorzystacie, ale ostatnio słyszałem o tym, że jest promocja na hotela. No i fajnie, no trzeba życzyć chłopakom jak najlepiej, żeby się rozwijali, prawda? Dlaczego nie? Pozdrowienia ze Świebodzina. Moje GoPro w drodze. Cena przekroczyła 1800. Zależy od kursu, Janusz, pewnie, i od tego, jaki jest przelicznik w banku. Niektóre banki pobierają jeszcze dodatkowe opłaty albo bardzo niekorzystne relacje mają. Markus, może być nalepkę na auto wprowadzić? Drone Bootcamp albo DJI Dream Team? No można by, tylko pamiętaj, że ludzie będą zaraz tutaj przyczajali, czy nie mam jakiegoś sprzętu wewnątrz, nie? Dziewiątka jest odczuwalnie ciężka, to już mieliśmy tą wypowiedź, kojarzę ją. Dobra, to jest to. Słuchajcie, w takim razie kończymy. Następne sprawy są takie. Jeżeli Wam się w ogóle podoba kawka, to prośba, bo jest 115 osób, to dajcie łapkę w górę, prośba, zawsze to pomaga. No trochę pomaga jednak to kanałowi. Jest to oczywiście dużo osób, które dają łapki w dół i mnie to akurat specjalnie nie przeszkadza, wręcz mnie to bawi. Natomiast o 20 postaram się zrobić taki krótki live, około 20 minut na temat Drone Bootcamp. Pokażę, jakie mamy źródła, porównam go też z innymi źródłami, bo mamy bardzo fajne źródła, na przykład Szkot, który się nazywa Steven, kurczę, jak on się nazywa, ten, który ma kanał Drone Film Guide, bardzo fajny ma kurs. Ja ten kurs widziałem, on kosztuje chyba 400 euro czy dolarów. Także to jest taki dosyć ciekawszy akcent, ale też jest jeden chłopak z Belgii, który robi też całkiem fajne materiały w Belgii, albo mieszkał, albo jest Amerykaninem, który mieszka w Belgii, albo on to robi. Też dosyć ciekawe rzeczy, to mogę Wam to pokazać. Także o 20 postaram się zrobić taki krótki live dzisiaj. Z Pawłem jesteśmy dogadani, będziemy jeszcze akcesoria kupowali dla Mavica, dla GoPro Hero 9. Na dniach powinien być już
gotowy z tą kamerą, zobaczymy co dalej. Jestem ciekawy szczególnie najnowszych produktów DJI i czy w październiku któryś z nich się okaże. Powinniśmy wiedzieć lada tydzień, dlatego że przecieki zwykle dochodzą do nas wcześniej. Okej, tu chyba wszystko. Wspólne działanie odnośnie certyfikacji. Dobra, to jest. Robi mi coś w głowie w formie opowiastki. Super. U mnie też wyszło ponad 1800 za GoPro. No tak wychodzi, widzisz, dużo zależy od kursu, ale to się waha. Natomiast ta różnica jest niewielka. 1700-1800, stuwa różnicy. Natomiast kamera jest naprawdę fajna i duże możliwości ma. Akurat teraz jest trochę ciemniej na dworze, na zewnątrz, ale jak tylko słońce zaświeci, to można dużo ciekawych rzeczy zrobić. Słuchajcie, bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej kawie. Starałem się w telegraficznym skrócie, tak żeby też nie było nudno, bo pamiętajcie, że audycje na żywo też mogą mieć różne oblicze, ale ciężko jest prowadzić dynamiczną audycję, która jest jeszcze oparta na interakcji z wami, czyli nie dość, że staram się temat za każdym razem zapodać taki, żeby był przynajmniej wyszukiwalny, żeby był ciekawy, żeby to nie była audycja typu kolejne Q&A, ale żeby zawsze jakiś temat poruszyć, który nas dotyczy, a jednocześnie, żeby to była forma, która jest dla was angażująca i żeby była ciekawa. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Dziękuję również wszystkim osobom, które tutaj wyświetlają się na zielono na czacie. Ja jeszcze popatrzę, może byśmy coś rozdali, bo jest sporo osób. Dobra. Zrobimy jedną rzecz. Spojrzę tylko na swój kanał, żebym widział ten czat w kolorach innych, bo ja widzę u siebie wasz czat jako biały, ale mamy tak. Słuchajcie, w takim razie chciałbym podarować na koniec dla osób, które zostały, bo jest 103 osoby zostały, dwa warsztaty online'owe do wyboru macie, albo fotograficzny, albo zarabianie na dronach. Dzisiaj do Nikodema wysłałem ten z soboty link i zrobimy to na takiej zasadzie, że wśród osób, które są aktywne, wyłonimy pierwsza osoba wśród wszystkich, czyli wspierający i niewspierający, a druga wśród wspierających. Uwaga, jedziemy. Wypowiedź z lotu ptaka 10.17. Rafale, proszę mnie nie rozpraszać przy otwieraniu pudełka GoPro, bo się obrażę. No to gratulujemy ci przede wszystkim nowego produktu, ale także gratuluję ci warsztatu online'owego. Może być odnośnie zarabiania dronem albo fotografii. Mój mail pojawia się gdzieś tutaj, już ci podam mail. Zasada jest taka, że wpiszesz maila do mnie, a ja ci odpowiem tym kuponem, tak? Dobra. Druga osoba wśród wspierających, czyli zielonych, Dream Team, mamy już około 50 osób wspierających, także wielkie dzięki, słuchajcie, i tu jest dla was taki horn. Czy on będzie słyszalny? Nie wiem, czy będzie słyszalny. Taki wam zrobię ten horn. Teraz. To jest dla was. Prawie 50 osób wspiera latającą kawkę jako tutaj społeczność wspierająca, także wielkie dzięki. Uwaga, wśród zielonych też jest warsztat albo foto, albo zarabianie. To już sobie sami wybierzecie. Mariusz, Zbyszek ze Szczecina. Te osoby już dostały. Jeżeli Zbyszek ze Szczecina chce, to bardzo proszę, bo już dostał ode mnie bardzo dużo. Uwaga, następna osoba. Adi McKenzie. To jest wypowiedź 10.13. Kamil, owszem, jeśli macie ze sobą kontakt, zwłaszcza przyjaciele, to spoko. 10.13, Adi, gratulacje i możesz sobie wybrać jedno lub drugie. Poszła dla ciebie też, aplauz i brawa poszły. Dzięki serdeczne za miłą kawę, naprawdę było fajnie, 112 osób dotrwało, to znaczy, że nie ma tragedii, słuchajcie. Postaram się jesienią takie fajniejsze audycje zrobić. A to, co jeszcze nowość następna, która wchodzi, to jest całkiem nowy moduł interview moduł. Czyli to jest moduł wywiadów. Będę mógł tutaj robić już dużo lepiej wywiady, niż robiłem to z Marcinem ostatnio. Jeżeli ktoś ma ochotę na wystąpienie na kawce, to widzicie tego maila, proszę napisać. Podzielenie się swoją historią, ciekawostką albo współtworzenie. Już na dniach będzie wersja beta dla iCam Live, czyli tego programu, który stosuję, i będziemy mogli wejść z wywiadami na profesjonalnym poziomie. Dzięki za uwagę. Życzę wam przede wszystkim czego? No miłego dnia, tygodnia, spełnienia pasji, wrażeń, fajnych klimatów, fajnych miejsc, no i przede wszystkim wytrwałości w tym, co robicie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia już, tak jak mówiłem, dzisiaj będzie o 20, a pewnie odcinki montowane w tym tygodniu kolejne. Do zobaczenia, pa!